Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na Paladyna na W37, ponieważ tak jak wspominałem w poprzednim odcinku z Paladyna, będziemy starali się właśnie ostatni dzień eventu wykorzystać na to, aby wskoczyć tutaj znowu na pozycję lidera, jeżeli chodzi o Paladynów na tym serwerze. No na razie tutaj Demonko troszeczkę więcej expama od nas, ale już ta przewaga została zminimalizowana tak naprawdę. Oboje jeszcze dzisiaj awki nie zrobiliśmy, więc on już raczej 360 wbije na 99%. My tutaj pewnie jeszcze nie, chociaż no expa nam niewiele brakuje, może by też się udało, ale my będziemy chcieli dzisiaj poklikać lochy, ale zanim te lochy poklikamy, to oczywiście będziemy się starali zmienić ekwipunek i to będę robił praktycznie od razu, nie będę tutaj postaci na razie ogarniał, bo tak jak mówię, no może jakieś levele wlecą, może coś tam się jeszcze uda właśnie wbić, dlatego też skupię się od razu na przebieraniu. No i jak sami widzicie, dzisiaj po 12 w nocy, czyli tam po 24, taka miła niespodzianka. No jeżeli chodzi o nas, to jest to dosyć słaba broń, bo bez ulepszonej jakości przedmiotu, ja tutaj mam odłożone itemki, zaraz je założę, ale na przykład dla takiego wojownika jest ona, jak widzicie, bardzo dobra, bardzo fajny rozrzut, fajna runka, więc od razu już mu tutaj podmienimy, skoro nam sama wyleciała, no to dlaczego by tego nie zrobić, ok? No i dobra, zakładamy te itemki na ulepszoną jakość przedmiotu. No mam tutaj bardzo dużo run, więc myślę, że jeżeli chodzi o runy, no to tutaj problemów nie będzie. Gorzej się tutaj martwię, jeżeli chodzi o golda, no bo tutaj, jak pamiętacie, mamy te EQ takie, można powiedzieć, kompletne właśnie na golda i na expa. No i tak jak z tym goldem może nie być problemu, tak z tym expem, no to jest tylko 5%, więc muszę i tak czy siak dwa itemki znaleźć. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. No EQ najwyżej bym sobie po prostu zostawił, ale będę musiał i tak podmieniać gemy, więc jakby no i tak to EQ zmarnuję. Także po prostu, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Może sobie najwyżej na tymczasowo jakieś zwykłe znajdę, na właśnie golda i tak dalej. To się jeszcze okaże. Dobra, no lecimy, rolujemy. I już mamy tutaj jakieś rękawice plus 7, dlatego że to jest, że te są też w miarę świeże, one nam wypadły wczoraj. Troszeczkę tracimy pancerza, no ale oczywiście je bierzemy. Tu jeszcze mamy jakiś kryształ na siłę 706. On mi się tutaj przyda z tego, co widzę. Nawet tutaj tymczasowo wrzucimy, zanim jeszcze będę miał wszystkie czarne. No już zwiadowca jest w czarny ubrany, natomiast mag w ogóle nie ma żadnego czarnego, to nawet nie widziałem wcześniej, także jemu tutaj będzie trzeba poszukać, no ale to wszystko w swoim czasie. Okej, no szukamy dalej, no tu na wszystkie cechy, więc nas zbytnio nie interesuje. Chcemy wymienić całe EQ, no bo jak możecie tutaj zobaczyć, jeszcze wam nie pokazałem, ostatni epik, który obchodziliśmy, nazwijmy to, na Paladynie, był, gdy mieliśmy 347 level i 15 aurę. Teraz tą aurę mamy 17, wbitą bodajże wczoraj, nie, już dawno w sumie wbitą, to nieistotne, no ale dwie aury więcej plus jeszcze 12 leveli więcej, więc no naprawdę daje to sporo. No jak widzicie, pasek tutaj plus 24, no standardowa taktyka, najpierw wyciągamy wszystko, co jest nam potrzebne, a dalej będziemy się tutaj bawić, jeżeli chodzi o runy. Mamy znowu rękawice plus 11, więc one są o wiele lepsze, także okej, to możemy w sumie sobie podmienić. Natomiast tutaj to nam się powinno zamienić na inteligencję, dokładnie 506, więc myślę, że możemy mu podmienić. Troszkę tam zawsze statystyk dal, skoro już żeśmy kupili, no to mogą być. Okej, lecimy dalej, mamy jakąś czapkę, wracamy tutaj do siebie, no i czapka jest premia do złota i na trzy cechy, więc jak najbardziej ją sobie weźmiemy na ten moment. No tutaj tak naprawdę dwa itemki będziemy mieli na wszystko to, co nam potrzeba, jeżeli chodzi o punkty życia, więc to też nie jest jakieś trudne do znalezienia, powiedzmy. Golda mam też odłożonego właśnie z myślą o tym przebieraniu. Dobra, co nam tu jeszcze jest potrzebne? Jeszcze nam jest potrzebna klata i w zasadzie to tyle chyba. I jeszcze broń, no to wiadomo. Ale generalnie, jak sami widzicie, dosyć szybko to przebieranie nam tutaj idzie. No tu mamy ulepszoną jakość przedmiotu, więc nie bierzemy tego. Nie ma co, mamy jakąś kladę na trzy cechy, pancerza troszeczkę tracimy, ale to akurat jest nieistotne. Dobra, więc nam zostaje tylko broń i ewentualnie szukać jeszcze jakichś itemków na runki, które by nas interesowały. Mamy premię do PD, no ale tutaj mamy znowu, zobaczcie, że premię do złota, ale to nam dodaje troszeczkę pancerza, więc dobra, na razie to sobie wyjmiemy, potem będziemy kombinować.
No jeszcze bym tutaj jakąś fajną broń chciał, no to nam daje trochę pancerza, ale a zobaczmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o maga. 484, no też mu w zasadzie możemy podmienić, skoro już się rolują te itemki, to i tego przebierzemy. Oczywiście standardowo ja się tutaj nie będę bardzo skupiał na tych pachołkach, bo mi się po prostu nie chce tego robić. Te pachołki są regularnie przebierane, gdy ja sobie dropię coś do kibelka i tak dalej. Więc mają to EQ, tak jak sami zresztą widzicie, dosyć świeże. Ale no, jak coś tam wypadnie, to przy okazji możemy sobie, wiadomo, możemy im oczywiście podmienić. No dobra, budki, odporność na ogień, no to nas bardzo nie interesuje. Lecimy dalej. No ta broń nas interesuje tak naprawdę jeszcze z tej zbrojowni tylko. I ewentualnie jakieś zmiany runek fajne. I zobaczymy jak to wyjdzie dalej. Mamy broń, świetny rozrzut, runka słabiutka, 38%. No 38% to my tutaj niedawno sobie dropiliśmy, no plus 8 średnich. No broń mamy świeżą, to nie można powiedzieć. Poczekajcie, 1000, no nawet rozrzut jest troszeczkę słabszy aniżeli w tej naszej. Dodaje nam 8 średnich, ale okej, no poszukamy jeszcze. Jeszcze tutaj i tak musimy tych run poszukać, więc poszukamy, no bardziej mi tych run mówię, no dobrze, tych run na punkty życia. Bardziej mi na tej fajnej runie zależy, no bo jak sami widzieliście, tamta broń już miała 41%. Więc dobrze by była, aby ta nowa także jakoś tak ponad 40 chociaż miała, no ta ma 44, zobaczcie. I to by było ideolo, gdyby nie to, że na wszystkie cechy. Okej, mamy jako 31%, zobaczcie to. Wiecie co, możemy ją w sumie wyciągnąć, no runa tu jest kiepska. Ale tutaj, o, ten ma 23, a ta ma 37. Dobra, no to fajnie jakby nam dla maga poleciało. Od razu wrzucimy do kibla, no i niestety mamy dla zwiadowcy. No, czy jest sens? Wydaje mi się, że nie ma sensu podmieniać. No niby dodaje mu trochę, ale ta runa jest 6% słabsza. No i ten rozrzut też nie powala, także okej. Jakby wyleciała dla maga, to spoko, ale że wyleciała dla zwiadowcy, no to niestety. Dobra, wracamy tutaj na swoją postać i lecimy dalej. Zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. No mamy budki, odporność na ogień, ale praktycznie identyczna. Zobaczmy jak tutaj u tego maga, 506, on ma 480, no to mu od razu podmienimy. Nie trzeba się tutaj bawić w kibel, więc jak najbardziej na plus. Dobra, lecimy dalej. Mamy pasek, łączna odporność. Pasek to my już mamy, nawet dosyć dobry. No to znowu mag, zobaczymy czy tutaj może. 486, no 20 też na plus. Więc także od razu przy okazji podmienimy tego maga, tutaj troszeczkę podkoksimy, mimo że uważam, że mag to jest chyba najsłabszy z tych trzech pachołków. Ale no o, i są punkty życia, ale zobaczcie, bardzo mało procent, tylko 7. No ale dobra, wymienimy je. Czyli tak, na razie by mnie interesowała ta czapka, bo ona ma plus 25. Tą sobie jeszcze zostawimy w razie czego i te buty możemy... W sensie nie buty, ten pasek bardziej, ale on ma 7%, tylko to jest malutko, kurczę. No dobra, no poszukajmy tutaj jeszcze trochę. Zobaczymy jak to nam tutaj wyjdzie, jeżeli tutaj chodzi o te runki. Mamy jakiś pasek, ulepszona jakaś przedmioty, no to nas nie robi. No 7% to jest tragedia, powinienem mieć minimum 8. No tu jest bardzo słaby rozrzut, więc nawet dla maga nie biorę, nie ma co. Szukamy sobie dalej. Rękawice na 3 cechy, premia do złota 35%, czyli premię do złota byśmy mieli w teorii z główki, więc okej. Okay. A tutaj mamy jakieś rękawice 510, a jak tutaj ma ten nasz maga, a on ma dopiero co wymieniane. Dobra, to możemy je wrzucić do kibla. Tutaj pyk i mamy coś dla wojownika. Ile nam dadzą temu wojownikowi? Plus czy, ale sporo pancerza traci. Czy to jest sens? No i punkty życia. Nie, to chyba nie ma sensu, wiecie. Nie ma mu sensu przekładać, przemieniać. Tylko okej, okay, dobra, czyli to już nas interesuje, pasek nas ewentualnie interesuje, to są nasze stare itemy. My to na razie tutaj na boku odstawiamy. Ten w sumie to możemy już olać to premię do PD. Chociaż nie, no dobra, na razie zostawimy, zobaczymy jak nam jeszcze gabinet tutaj sypnie. Mamy jakieś buty, ale nas nie interesują, bo słaba runa. Szukamy dalej, kolejne buty dosyć słabiutkie, więc też nas zbytnio nie interesują. No tutaj głównie tej broni poszukuję, tak troszeczkę z tyłu głowy mam właśnie tą broń. No ale nie wiem, zobaczymy. No tu mamy rękawice, też jest dosyć duża lipa. Szukamy dalej, no te butki dosyć fajne, ale nie ma szału, więc dobra, szukamy dalej.
Kolejne buty, odporność na zimno, no coś te runy nas tutaj trolują. No ten pasek, te 7% nas bardzo strolowało, bo... Chociaż nie, no w sumie nie strolowało nas bardzo, bo przecież jak znajdziemy drugi i tam chociaż 8%, to już mamy 15. To też nie pomyślałem na początku. Ale okej, dobra, to wiecie co, to już przejdziemy do tego gabinetu na ten moment. Podek tutaj nie będę na razie wyciągał, bo nie ma to sensu. Klepsydry też mnie w sumie nie interesują tutaj, więc okej, dobra, no po prostu szukamy sobie itemków, na przykład coś takiego może być, ulepszona jakość przedmiotu, mamy jakiś pierścionek, też może być, i mamy, o, i punkty życia 11%, proszę bardzo, plus 11, i mamy tak naprawdę kompletny ubiór, ale nie do końca oczywiście, no bo mamy tutaj golda, mamy premię do złota, w sensie no to dobrze, mamy tutaj punkty życia, czyli to też jest ok, czyli teraz byśmy chcieli sobie znaleźć jeszcze 5% na PD, to nas już nie interesuje, bo to już mamy, że tak powiem, kompletne. No widzicie, że ten rozstrzał runek jest dosyć śmieszny, bo oho, tu już nam PD 7% nawet może dropnąć, nawet nie wiedziałem. Już jak mam tak dużo run, to nawet nie patrzę tych progów wszystkich. Ten rozstrzał run jest śmieszny, no bo zobaczcie, tu nam dropi 11%, a tutaj 7%, więc to naprawdę jest... Trzeba mieć szczęście, aby tutaj coś fajnego poleciało, ale dobra, spróbujemy sobie znaleźć tutaj pierścionek albo ten amulet na PD, na te 5%, i potem coś zbrojowni jeszcze sobie poszukamy na PD 5%, i wydaje mi się, że przebieranko by było zakończone. No wiadomo, że tutaj jeszcze moglibyśmy się o tą łączną odporność pozabijać, ale to... będę musiał chyba następnym razem, chyba mi się teraz nie chce, tak szczerze mówiąc, bo nie, no na następnym epiku myślę, że pomyślimy, bo ja bym tutaj musiał sobie gemiki wydrobić, no te gemy to jest jedyny problem, bo tak to bym mógł tego starego ekwipunku używać do misji, natomiast tego nowego bym mógł mieć odporność, ale tak jak mówię, no nie jest to zbytnio opcjonalne, aby tak robić, no bo teraz nie mam kamyków wydropionych, żeby właśnie sobie tak zrobić, no bo te itemki mi znikną jak wydobędę kamyk, nie? Także to jest akurat dla nas nieopłacalne, także będziemy musieli po prostu na ten ekwipunek, na awkę też od razu już założyć. Zresztą no ta łączna odporność to tak naprawdę mi chodzi tylko o PvP, żeby mi tutaj mniej bili, bo jednak... W ogóle muszę zwrócić uwagę, ile mi daje łączna odporność on na ten moment. Łączna odporność 17%, no a trzeba mieć, można mieć 75 maksymalnie. Więc no można by to było w teorii skompletować, no ale to może tak jak mówię, następnym razem. A potem sobie najwyżej EQ znajdę jakieś do awki takie zwykłe, to jeszcze pomyślimy. No na razie będziemy chcieli zrobić, żeby było właśnie takie jak poprzednio, czyli kompletne, czyli PD, gold i punkty życia. I tyle nam wystarczy. No mamy PD, ale niestety naszyjnik, więc to nas zbytnio nie robi. Tutaj mamy na wszystkie cechy, także też nas nie interesuje. Tu też na wszystkie cechy, no PD jest, ale no widzicie, standardowy trolik, jak dobra runka to na wszystkie cechy. Dobra, do 3500, o jest PD pierścionek, dobra, czyli to nas interesuje. Okej, wiecie co, na razie możemy sobie tutaj podmienić na przykład ten pasek, bo i tak on tutaj nam już na pewno zostanie. Tak samo sobie możemy podmienić to. Cyk, cyk, tutaj pyk i pyk. Dobra, no i teraz w zbrojowni musimy poszukać czegoś na PD i myślę, że będziemy mieli już z głowy. No chyba, że jeszcze tą broń ewentualnie. Ale nie wiem, to musimy zobaczyć jeszcze. Dobra, no i tak czy siak lecimy do zbrojowni. Tutaj mamy co? Szansa na legendarne. Tak więc nas to nie obchodzi. Tylko sobie po prostu szukamy dalej. O, jest jakaś broń, 35% runa, no niedobrze, ale dobra, wyciągniemy ją, bo to może być dla maga, bo rozrzut jest dosyć fajny, no i jest, gitarka dla maga, plus 113, zobaczcie, no to jest bardzo dużo, tak więc oczywiście mu tutaj podmienimy, cyk, dobra, no i szukamy dalej. Jeżeli nam jakaś broń nie wypadnie, no to trudno, to będziemy musieli używać tej, no runka zostanie niestety ta sama, to jest dla nas niefajne, no ale trudno. O, mamy hełmik, ale mamy hełmik już na golda, więc dobra, musimy pamiętać, że ten pasek, rękawiczki i hełm nas nie interesują, to jest warto pamiętać, żebyśmy się tutaj nie nabierali. No mamy tu na łączną odporność niby.
niby jest na tą łączną odporność. Wyciągniemy to, bo ja jeszcze tutaj będę chciał pomyśleć jedną rzecz, ale dobra, to zaraz. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie dalej. Mamy jakieś buty, punkty życia 11%, zobaczcie, no to dosyć dużo, ale to już nam akurat nie robi zbyt dużej różnicy. Mamy jakąś broń, no runka dosyć fajna, ale no jak sami widzicie, rozrzut kiepski, więc olewamy to, odporność na błyskawice także olewamy. Dobra, lecimy dalej. Bo jeszcze wiecie co, teraz tak wpadłem na pomysł, tak na poczekaniu można powiedzieć, że tutaj sobie na przykład te itemki po prostu zostawimy bez gemów. To co mam tutaj do awki, można powiedzieć, czyli powiedzmy, poczekajcie, gdzie ja to mam? A, ja już tutaj podmieniłem. Nie podmieniłem, kurde. A, tutaj jest ten pierścionek. To bym mógł zostawić bez gemów i bym mógł poszukać tej łącznej odporności jeszcze i po prostu na czas awki sobie wymieniać, tak jak to robiłem wcześniej. No na razie mam, ale pasek w sumie i tak mam słaby, bo pasek mam punkty życia. To bym musiał szukać co innego. No dużo jest z tym zabawy. Dużo jest zabawy z tymi runami, jeżeli chce się, tak wiecie, wszystko naraz zrobić. Natomiast jeżeli to macie jakoś rozplanowane, tak jak ja sobie chyba zrobię za... O, jest hełmik z łączną odpornością, ale tu już mamy, dobra, to nieistotne. Dlatego ja sobie chyba nawet za te 3 tygodnie na następnym epiku już będę tutaj myślał o właśnie, tu na wszystkie cechy i słaba runa, o właśnie takim przebieraniu, żeby już o tej łącznej odporności pomyśleć, bo tutaj 17, 3, ile by mi potrzeba było, 34, 5 itemków w zasadzie takiej łącznej odporności 17% i byśmy mieli maksa, więc to by było akurat super. No zobaczcie, że te runy strasznie nam słabe w tych broniach dropią. No ale okej. Szukamy dalej. No teraz szukamy głównie PD 5% czegoś i ewentualnie tej łącznej odporności, z którą może wcale nie być tak łatwo. No mamy buty PD 5%. I okej, no tu mamy PD 5%, tu mamy 7, tu mamy golda, HP też mamy, więc w teorii myślę, że przebieranie by było zakończone na ten moment. Hełmik sobie możemy założyć, ten na łączną odporność, paska niestety nie możemy w ten sposób zrobić. Dobra, poczekajcie, my tutaj to sobie na razie zostawimy, tą premię do PD. Pasek już mamy przebrany, amulet przebrany, więc poczekajcie. Hełmik sobie ubierzemy na ten moment, chociaż nie, no nie mogę go ubrać, bo to jest ulepszona jakość przedmiotu. Oj, no tutaj nie mam miejsca, szczerze mówiąc, już na takie jakieś zabawy. Poczekajcie, bo tutaj kombinuję coś, żeby to jako tako wyszło. Ile tutaj mi daje hełm? 481, no to ten hełm możemy akurat podmienić, żeby tutaj był. Dobra, cyk. I okej, no to na łączną odporność byśmy mieli ewentualnie na razie tylko paseczek też w sumie mogę podmienić. Poczekajcie, czy on tutaj ma 508, a ten ma 506. Dobra, czyli my sobie tutaj wrzucimy do kibla i nam poleci dla zwiadowcy plus 34, więc jest to okej. Dobra, podmieniamy. Dobra, no i mamy dwa miejsca w ekwipunku. I teraz co? Broń tutaj mamy, te itemki mamy ewentualnie na awkę, te 4, więc dobrze by było tej łącznej odporności, kurczę, poszukać. No dobra, no tak powiedzmy do 2000 grzybów sobie zjedziemy, zobaczymy, może nam się uda coś tutaj fajnego wykminić. A jeżeli by się nie udało, no to trudno, no to się ubieramy w to co mamy i sobie wejdziemy do lochów. Którą mamy minutę? 18 już, no to dosyć długo już tutaj schodzi nam to przebieranie, ale dobra, no trudno. Te ostatnie odcinki są takie właśnie dosyć długie. No paski nas w zasadzie nie interesują. Co nas nie interesuje? Pasek i co więcej nas jeszcze nie interesuje? A i tutaj. I w zasadzie to tylko pasek. Dobra, no to szukamy. No i hełm powiedzmy. Więc tutaj jest potencjał, żeby to jakoś sobie skompletować już przy okazji. Mamy buty. Buty na łączną odporność. I to jest jak najbardziej to, czego potrzebujemy. I buty sobie w zasadzie, chociaż tu tracimy 700 pancerza, no ale dobra, mniejsza z tym. Buty sobie możemy już podmienić, żeby nie było tutaj bałaganu w tym ekwipunku. Czyli mamy buty, pasek i hełm. Czyli nas jeszcze interesuje ewentualnie klata i rękawice na właśnie łączną odporność. Co my tutaj mamy? Premię do PD. Tutaj nas w zasadzie nic nie interesuje. Dobra, no szukamy dalej, szukamy. Zobaczymy, czy nam się uda jeszcze tutaj coś fajnego skompletować. Mamy to, mamy hełm.
Rękawice by nam się przydały, no ale niestety nie mamy. Dobra. No trzy itemki w zasadzie jeszcze możemy... Nie, dwa w sumie. Tak, dwa, no dobra. W gabinecie też byśmy mieli dwa, bo tak myślę, co mi się opłaca bardziej rolować na ten moment. Ale powiedzmy do 2500 tutaj i... O, jest fajna, tylko kurczę, rozrzut słaby. Runa 43%, więc już dosyć duża. No ale niestety 508. No ale ten rozrzucik dosyć słaby. No i czy jest sens dla runy to podmieniać? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ten rozrzut jest bardziej istotny, aniżeli właśnie ta runa. Dobra, no szukamy dalej, szukamy. Zobaczymy, jak nam to tutaj pójdzie. No jak najwięcej tej łącznej odporności skompletować, nie? To, bo my już tutaj leveli do następnego epika aż nie wiadomo ile nie wbijemy. Jest łączna odporność rękawice, super. Czyli już mamy trzy itemki, można by powiedzieć. Czyli nam potrzeba jeszcze w sumie dwa, tak? Czyli z gabinetu magii, ewentualnie tutaj jeszcze klatę. No klatę głównie. Dobra, to wiecie co? Oj, poczekajcie, bo jakaś broń. No słabiutka. Dobra, to tutaj do 2500 sobie jeszcze porolujemy, żeby ewentualnie tą klatę znaleźć. No i jeżeli by nam się nie udało, to byśmy spróbowali. Jest jakaś broń, no słabiutka runa bardzo. To sobie wejdziemy właśnie do tego gabinetu. Jeszcze tutaj porolować. Rękawice, łączna odporność, no ale to mamy dokładnie to samo. Więc nas nie interesuje. Dobra, lecimy dalej. O, mamy klatę, odporność na ogień. Kurczę, już miałem nadzieję, że tak nam to sprawnie pójdzie. Ale no niestety. Lecimy dalej. No ta klata, fajnie by było. Powiem wam, że nie planowałem się aż tak przebierać, ale skoro to tak dosyć przyjemnie leci, odporność na ogień, no. Skoro to tak fajnie leci, to uznałem, że dlaczego by nie spróbować, żeby już mieć taki fajny, kompletny secik. No zobaczcie, ile tych klat na trzy cechy leci i żadna nie jest dobrą runą. No to jest też troll. Ja nie wiem, ta gra trolluje, no to na wszystkie cechy to nawet nie ma co patrzeć, to też na wszystkie cechy też nie ma co patrzeć. Dobra, no już tutaj się przebiliśmy ten nasz pułap. Dobra, i teraz co? Poczekajcie, ile my mamy tu itemków? Już sprawdzam, wiem, że któryś raz, ale no trudno. Mamy rękawice, raz, dwa, trzy, cztery. Nie, dobrze liczę. Raz, dwa, trzy, a nie, to ja mam trzy itemki dopiero? Kurde, coś mi się tutaj... To ja muszę jeszcze z dwa znaleźć, a myślałem, że tylko jeden. No nie, niedobrze. No ale dobra, no to szukamy tutaj, odporność na błyskawice. Coś tutaj mi się w obliczeniach pomyliło standardowo, no tu na wszystkie cechy, więc nas nie obchodzi. Dobra, no tutaj klepsydry będą znowu przeszkadzać standardowo, ale okej, mamy coś, no premia do PD, więc też nas zbytnio nie interesuje. Odporność na zimno także nas nie interesuje, ale mam wrażenie, że tutaj chyba te epiki jakoś tak sympatyczniej lecą. Więc zobaczymy, no może nam się uda to skompletować, kurde, no jeszcze chciałem do lochu wejść, powiem wam szczerze. Ale no jak tak to wygląda. Tu na wszystkie cechy. Ile mamy punktów życia? 15%, no tak, bo te już mamy dobre założone itemki, no tu mamy szansę na legendarne, ale i tak wisiorek nas nie interesuje, bo już wisiorek mamy dobry. Szansa na legendarne. Odporność na zimno, ale to na wszystkie cechy. No lecimy dalej, lecimy, nie poddajemy się. Już tutaj w ogóle 120, w sensie milionów straciłem golda na to przebieranie. Też śmiesznie. No wisiorek nas nie obchodzi, odruchowo sprawdzam, ale nie ma co. Znowu wisiorek, punkty życia 10 tym razem. No ale dobra, to nas zbytnio nie interesuje. No kurde, chociaż jeden itemek na tą łączną odporność. To już by było spoko, byśmy mieli już fajną wartość. Lecimy dalej. Oj, tego rolowania w te epiki to jest od groma. No ale już mówię, no dawno się tutaj nie przebieraliśmy, więc nie ma co narzekać. Bo i tak jest ok. Teraz to już jest tak naprawdę taki nasz kaprys, żeby tą łączną odporność znaleźć. No mówię, na lochy to nie daje zbyt wiele, więc tutaj nie myślcie sobie, że ja to z myślą o tych nowych lochach robię, bo to jest akurat głupotą składać sety pod te nowe lochy. Szczerze mówiąc, jest to po prostu nieopłacalne. Aczkolwiek no pod PvP, jeżeli ktoś tam z przeciwników ma
bardzo mocną runę w broni, no to ta łączna odporność coś tam tą runę, wiecie, coś tam ją osłabia, powiedzmy. Dzięki temu nam... O, jest łączna odporność i akurat ten. No nie. No nie, dlaczego? Mogliśmy w sumie wyciągnąć jakieś punkty życia. No tu można mieszać i mieszać. To jest dla mnie... Znowu łączna odporność na szyjnik. No to jest troll. To jest... Zobaczcie, każdy odcinek, na jakim się przebieramy z Epika, są jakieś takie właśnie tego typu trolle. No tu za samego Golda, ale runka nas nie obchodzi. Łączna odporność, dobra, zakładamy to od razu. Odzysk klejnotu, tu od razu dajemy, pyk. Dobra, czy ile już mamy tutaj tego? Łączna odporność 35%, bo mamy 17 i 18. 35%, czyli tutaj 52 byśmy mieli. 52 i tutaj z tym 70. No to nieźle, nieźle, już nam tylko by było tak naprawdę 5% by nam brakowało do maksa. I wiecie co? Szczerze mówiąc, chyba na tym się zatrzymamy. No tu mamy łączną odporność, ale to nas zbytnio nie robi. No już tutaj tych grzybów nie mamy wcale tak wiele. Te 5% to jest tak naprawdę nic. I tak już tutaj fajnie nam się udało pozyskać fajną ilość właśnie tej łącznej odporności. Ale dobra, no kurde, już nawet nie mam gdzie rolować, bo i w zbrojowni mi potrzeba jednego itemku i w gabinecie mi potrzeba jednego itemku, więc zbytnio. Dobra, no do 1900 jeszcze powiedzmy te 48 grzybów sobie zrolujemy. Może nam tu jakiś amulet? To chyba nie amulet potrzebny, tylko talizman. Kurcze, punkty życia, no niedobrze, niedobrze. I zobaczcie, jakbyśmy tamto wzięli, to teraz byśmy mogli to zamienić, że tu punkty życia wkładamy, tutaj wisiorek i jesteśmy w domu, no ale niestety nie jesteśmy tacy mądrzy. Okej, premia do PD, no dobra, wiecie co, jak już mamy te punkty życia, to tutaj porolujemy, no bo nam potrzeba znowu tak naprawdę dwóch itemków stąd, albo wisiorek, albo właśnie ten talizman. Także dobra, no poszukamy. No jestem napalony. No najwyżej będziemy mniej lochów klikać, trudno. No, do lochów sobie tu wejdziemy za tam jakiś czas. Ale tutaj jest ten, to nam akurat nie robi, bo już go mamy. Jest odporność na zimno, no to niedobrze. Jest ten, no to też niedobrze. Klepsydry. Tutaj no to nas nie robi, bo wszystkie cechy. No szukamy dalej, szukamy, o jest, odporność na zimno, no nie, nie. Wisiorek, ulepszona jakość przedmiotu, już byśmy mieli, jakbyśmy tamto kupili. Ja jestem głupi, bo ja zawsze zapominam o takich ewentualnościach, że nam może coś lepszego polecieć. I widzicie, łączna odporność 16, dobra, dziękuję. Tutaj mamy coś na siłkę. Plus 55 i punkty życia, więc to sobie możemy dać temu. Dlaczego by nie? Jesteśmy w domu, super, dobra. Teraz tutaj sobie przebieramy, bierzemy miejsce na klejnot, tu sobie odstawiamy, tutaj to możemy już ubrać, to możemy ubrać. A dobrze, zamieniło się. Okej, tu mamy jakieś buty, ale to nas nie interesuje. Mamy jakieś, dzisiaj paski, to też nas nie interesuje. To może być do kibla, czy my tu mamy jakieś miejsce? Nie, bo mamy same epiki. To możemy rozmontować na ten moment. Dobra, i teraz tak, tutaj robimy dziurę. Tu już mamy dziurę. Klatę sobie musimy wymienić na tą, no bo innej nie mamy. Więc tutaj sobie bierzemy odzysk klejnotu, tutaj sobie robimy dziurę, wymieniamy. Tutaj sobie wymieniamy. Tutaj sobie także wymieniamy, cyk. I dobra, i wiecie co? I to by było chyba na tyle. Teraz musimy to poulepszać. Tutaj sobie musimy w ogóle te itemki odłożyć, żebyśmy wiedzieli, że to jest na naszą mawkę. I w ogóle muszę pamiętać... A, to jest tu, już się przestraszyłem, że coś zepsułem. Poczekajcie, tutaj mam Golda, tutaj mam PD. W ogóle muszę pamiętać, żeby zmieniać ten ekwipunek, bo już tutaj się odzwyczaiłem, że miałem cały ekwipunek na wszystko. I tak to wygląda. No, bez broni nie jestem zadowolony, ale no cóż, no lepsza runa nam nie poleciała, więc trudno, nie ma co płakać. Dobra, i teraz tak, pierwsze co robimy to sobie to zaczarujemy, tylko wiecie co? O, ktoś mi w ogóle pisał pod wczorajszym odcinkiem, że jak tutaj sobie kliknę na kratki, to się to powinno rozwinąć, ale chyba to tak nie działa, nie wiem, albo coś ja źle robię. Nieważne, w każdym razie tutaj sobie musimy zaczarować to, co nam będzie, w zasadzie to sobie wszystko zaczarujemy.
Pyk, więcej grzybów to nam potrzebne, rękawice oczywiście, to oczywiście. Tego nie zaznaczam, bo mi nie są potrzebne przedmioty z wypraw, bo po prostu nie opłaca się dla mnie ich znajdować, więc tego w ogóle nie używam, tego czaru. Poczekajcie, teraz tutaj, jest nam potrzebna broń, tu rękawice i broń, to już za pamięci sobie machniemy, tutaj nic nie wymienialiśmy. I dobra, teraz wiecie co, jeszcze to jeden ekwipunek na awkę tutaj za pamięci sobie zaczaruję, żeby był. Tak, to nam się na pewno przyda. Nakrycie głowy oczywiście, że się przyda, to olewamy. Rękawice w teorii się nie przydadzą, ale niech już będzie. I to też niech już będzie, dobra. I okej, w zasadzie którą mamy minutę? 30 minutę, a my tutaj dopiero będziemy do lochu wchodzić. Ale podejrzewam, że w lochach za wiele nie zrobimy, więc to tutaj wiecie, głównie to był odcinek z przebierania. Teraz mamy tutaj jeszcze jakieś podki, to możemy je sobie kupić. I dobra, i robimy ulepszenie. Teraz te ulepszenia nam pewnie pójdą w cały świat, więc będę ulepszał pojedynczo. No to razy 8 i nam się ulepszyło razy 8, więc o dziwo siadło. To także nam się ulepszyło razy 8. Bo pamiętacie jak było na berku, że ja tutaj ulepszałem strasznie szybko i klikałem, żeby się ulepszało po razy 8, a nam się tam ulepszyły niektóre razy 5, niektóre razy 10, więc chcę tutaj tak w miarę tutaj ogarnięcia to zrobić. Razy 8 tak samo. No i nam widzę, że już nam tutaj surowców zbytnio nie starczy. To dobra, to jeszcze damy radę razy 8. Spoko, czy to damy radę? O, to jeszcze damy radę razy 8, super. Nie ulepszyło mi, czy o co chodzi? A, serwer nie odpowiada, miałem laga, dobra. A, już jest ulepszone, okej, co coś mi widocznie zlagowało, no i to niestety razy 5, do tego będziemy musieli sobie jeszcze tutaj surowców poszukać, okej, jak to wygląda, 15% z run, łączna odporność 75%, okej, czyli można powiedzieć, że jesteśmy w domu za 3500 grzybów, niecałe. Więc no dosyć sporo, ale okej. Teraz tak, co my tutaj chcemy zrobić? No dobra, wchodzimy do lochów i będziemy tutaj sobie, wiecie, próbować coś podziałać. No tutaj za wiele mu nie zrobiliśmy. Ekwipunek mam założony, tutaj już się będę znowu z ekwipunkiem bawił, no ale trudno. Okej, mamy nieumarłą armię, przepraszam. I okej, no takie sportowe 100 grzybków na każdy z tych lożków. Oprócz tornada, chyba tornado tam jakoś bardziej sobie spróbujemy pocisnąć. Zobaczymy, czy nam się to w ogóle uda. Na pewno tam statystyk żeśmy sobie sporo zyskali. Wiecie co? Tutaj to widzę, że już raczej nie padnie. No bo to jest jednak wojownik i to jest dosyć mocny wojownik. No ale dobra, niech będzie. No jak już powiedziałem, sportowe 100 grzybków to sportowe 100 grzybków. Będziecie mieli dłuższe materiały, no bo teraz był event, to było co robić na tych postaciach. A od jutra już wrócą takie, wiecie, nudniejsze odcinki. No bo jednak już nie będzie to tak szybko się wszystko zmieniało i dynamicznie jak właśnie podczas eventu. Nie zapomnijcie o kciuku w górę, mówię to w 32 minucie filmu. Tak więc dosyć kiepsko. Zawsze zapominam na starcie. Poczekajcie, bo ja tutaj coś miałem zrobić i teraz w końcu zapomniałem co. Kurczę, no niedobrze. A, dobra, już wiem. Opis sobie zmienię za pamięci. 359 i aurę chyba mieliśmy 17, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze tutaj sprawdzę na wszelki wypadek. Tak, aura 17, dobra. No tego raczej nie bachniemy. No przyjemniacz on tęczniony, czterdniątko, no to nawet nie ma co. Tutaj to Matenę, czy jesteśmy w stanie. No tej Atenie już tutaj widzicie, że schodzimy. No dobra, no na nią tutaj ze 100 grzybków zmarnujemy, bo tutaj jak sami widzicie jest potencjał na pokonanie ją, nią. Ona chyba już tutaj włada tymi żywiołami z run powiedzmy, ale nie jestem pewien w sumie, bo tutaj powinno pisać jak, na co ona jest odporna i czym bije, ale jak widzicie, o dobra, padła, super. Jak widzicie tego nie ma, możemy sobie to obejrzeć w sumie, bo nam się zapisało. A, bo to jest mag, to ja nawet nie wiedziałem, zobaczcie. Jaka długa walka w ogóle z magiem, wow. Jestem pod wrażeniem, że tyle się tutaj możemy bić. 28 skryta, 35 skryta i 39, no mocne krytyki standardowo. Chyba dzisiaj pasy potrzebuje wiedźma, dokładnie, to możemy je od razu oddać. Tu w sumie sobie możemy w siłkę tego golda zużyć, bo dlaczego by nie? No mogłem w sumie zostawić trochę na ulepszenie pachołów, ale to nie ma znaczenia. Dobra, mamy Herkulesa, no Herkules to już jest mocny przeciwnik, więc jego raczej nie ma sensu tutaj klikać, więc okej.
Poczekajcie, ja tutaj mam w ogóle dźwięki włączone, okej. Okay. Dobra, nordycy bogowie, Loki. Nordycy bogowie to już na pewno jest tutaj, jak widzicie, zadaje obrażenia lodem odporny na lód. A my tutaj mamy z czego? A my mamy zimno, czyli no nie dobrze, ale to mówię, no w tych lochach to akurat nie ma większego znaczenia, no te odporności to jest taki, można powiedzieć, pis na wodę, żeby tylko coś tutaj... Żeby, wiecie, takie 100% tryhardy się napalały na to, żeby sobie składać osobne sety na każdego przeciwnika w lochu. Co jest oczywiście bez sensu, bo aż takiego znaczenia to nie ma. Ja tą mocną odporność, tak jak już wspominałem, na arenkę sobie chcę... Padł, 360 level, super. Na tą arenkę sobie chcę przeznaczyć. A wy mi tutaj po prostu z broni, chociaż to 2 miliony to możemy zostawić w sumie, żeby tutaj mi z broni mniej bili po prostu. No i dobra, mamy Emira, który też padł, zobaczcie jak to leci i mamy tutaj coś. Aha, bo nam hełm poleciał na PD na wszystkie cechy, ale okej, on może być, będziemy mieli w razie do kibla. Dobra, wiecie co? No możemy sobie to oczywiście obejrzeć, tego Lokiego. Loki to jest zwiadowca. A, w ogóle tutaj, to jest zabójca jednak. No widzicie, wczoraj pod odcinkiem mi ktoś zwracał uwagę, że ten Fenir bodajże, z którym tam się biliśmy na berserku, że to był berserk, a nie wojownik. Ja myślałem, że to wojownik, bo siła. Ale wiecie, jak ja tak przeklikuję na szybko, to zbytnio nie zwracam uwagi, jaka to jest klasa, tylko patrzę właśnie na statystyki, widzę na przykład siła, no to mówię wojownik od razu z automatu. No a to niestety nie jest wojownik, tylko właśnie w tych nowych lochach są już tutaj nowe klasy dodane. I na przykład ten Emir, to nie wiem, czy to jest na pewno wojownik. A, on tutaj to jest chyba berserk tak samo. Bo on tutaj albo no nie, to nie może być zabójca, ale bije nas co chwilę dwa razy. Dziwne. Nie wiem w sumie co to jest, czy to jest berserk, możecie mi napisać, ale zobaczcie, że on nas bił, ani razu nas nie uderzył trzy razy, czyli w teorii tak jak zabójca nas bił co chwilę dwa razy, ale tutaj ma siłę, więc nie wiem, no dziwne, ale zobaczcie, że już prawie 300 milionów dostajemy za te lochy, więc no naprawdę sporo. Dobra, tego olewamy, bo tego to dopiero żeśmy sobie na naszym wojowniku zrobili, w sensie na wojowniku, na berserku, więc nie ma co, ale okej, okay, mamy tutaj chłopięcego Briana, czyli tego, którego na ostatnim odcinku z Paladyna sobie klikaliśmy, no i ciekawe, czy on tutaj jest, czy jesteśmy skłonni na zabicie go. No ostatnio on tutaj bliskie próby miał dosyć często, a teraz zobaczcie, że tutaj wcale tych bliskich prób tak często nie ma, 1 200 000. No dobra, jego, powiem wam szczerze, że nawet jestem skłonny do 1000 grzybów machnąć, bo jeżeli jego tutaj pokonamy, no to jesteśmy w stanie tam, podejrzewam, kolejnych też machnąć, bo to pewnie będą jacyś zwiadowcy albo berserki, albo magowie. Więc ich tutaj na pewno sobie machniemy, no ale grunt, żeby tego woja, tego naszego bloka tutaj pocisnąć. No i tak jak mówię, no na niego jestem skłonny nawet ze 300 wydać. Jeżeli chodzi o strefę mroku, no to chyba tylko tornado tam jesteśmy... możliwe jest do zabicia przez nas, bo już pamiętacie, że na ostatnim odcinku też nam tutaj dosyć bliskie próby siadały, jeżeli chodzi o to tornado. No ale zobaczymy jak to się uda. Zobaczymy co tutaj wyjdzie z tego wszystkiego. No kurde, tam był ta próba 1 200 000, no te próby mnie też dobijają, no już tutaj ostatnie kilka dni, no tyle na tych postaciach robię, tyle tutaj ogarniam właśnie z racji tego eventu, że już mam po prostu przed oczami co chwilę jakieś próby po 1 000 000 HP i tak dalej. No ale okej, no spróbujemy, no jeżeli w te 300 nie padnie, no to trudno, to będziemy musieli sobie przejść do kolejnych lochów, tylko tak jak mówię, no w tej strefie mroku to raczej nie podziałamy za wiele, prócz właśnie ewentualnie tego tornado, no tam 16 milionów. No jakieś tutaj mocniejsze krytyki z wyższej półki i tak dalej, no i on by był do zrobienia, ale to wiecie, to nie jest wcale takie proste. Zobaczymy jak to tutaj wszystko wyjdzie. No jeszcze te, powiedzmy, 150 grzybów na niego, no fajnie by było jakbyśmy zobaczyli taką próbę, dzięki której byśmy byli w stanie go pokonać. No ale jak sami widzicie, jest on do zrobienia, tylko to ile to by grzybów musiało, żeby taka idealna próba wsiadła. No jak widzicie, 300 nie wystarcza. Oj, no a ten Esteros by nam dał sporo levela, no już tutaj mamy, zobaczcie, że grubo ponad 360, no. Ten Esteros może by nam dał nawet 361.
więc byłoby to mi przyjemne. No ale cóż. Ale cóż zrobić, jak on nam tutaj nie chce paść. Wczoraj się ktoś tam śmiał w komentarzach swoją drogą, że powiedziałem na odcinku, że głupio by była, aby niepalna. O, to w ogóle będzie spoiler, jeżeli ktoś nie ogląda wczorajszego odcinka, to niech sobie czy przewinie czy coś, czy wróci jak obejrzy, nie wiem. Że powiedziałem, że głupio by było, żeby w drugim odcinku znowu niepalna nie padła. A się okazało, że padła. Niepalna to jest swoją drogą boss w Westerosie. W strefie światła nam właśnie ona padła. Więc... No teraz by było głupio, żeby on nie padł drugi raz, ale chyba już taki wróżbita ze mnie nie będzie, jak ktoś tam pisał, że jestem właśnie wróżbitą. Dobra, no te 20 grzybów powiedzmy, niech będzie, no i jeżeli nie uda się, no to trudno, to będziemy tu musieli wrócić za jakiś czas. Szkoda, żałuję, że ten portal nam nie padł, no bo to też na pewno by było przyjemne. Jak to tutaj wygląda, jeżeli tutaj nie mamy portalu, musiałbym zobaczyć tu 34%. No przydałby się większy na pewno, ale okej. Dobra, co my tutaj mamy? No tego 13 piętra, no to raczej nie jesteśmy w stanie zabić, mimo że tutaj bronię powymieniałem i tak dalej, no to jednak jesteśmy paladynem, tak? Umówmy się, że jednak tutaj z nim będzie ciężko, także szkoda go próbować. No i tutaj generalnie te lochy poboczne, tutaj jest mag, to w ogóle, no chociaż temu magowi już troszkę schodzimy, można powiedzieć, ale też chyba jeszcze tutaj nie będziemy się napinać na niego, raczej sobie polecimy w to tornado, no i spróbujemy to tornado pokonać za jakieś 300 grzybków, no i będziemy kończyć odcinek, bo już tutaj 41 minut prawie, zobaczcie, strasznie to leci, ale okej, no do 700 grzybów powiedzmy na to tornado, jeżeli padnie to spoko, jeżeli nie to nie, no i ewentualnie wrócimy tutaj za jakiś czas już tak typowo na odcinek z klikania lochów, bo jednak dzisiaj to przebieranie nam troszeczkę zeszło właśnie z tym przebieraniem. Ale mimo wszystko jestem zadowolony, że skompletowałem sobie takie kozackie EQ, jakie właśnie sobie tutaj skompletowałem. Padł! Zobaczcie. Dobra, czy nam się to zapisało? Powinno nam się zapisać. Silny ghoul, jest. Dobra. Fenomenalnie, to my teraz jesteśmy w stanie z tego tornada naprawdę dużo expa dostać. No on tutaj w ogóle nie blokuje, no to jest prawie jak walka dwóch wojowników, tylko że on tutaj nie ma bloków. Ojojoj. Super, jestem bardzo zadowolony. No jest teraz nie pad, ale chociaż ten pan. No tutaj mocny kryt. Tutaj nas musiał jakieś kryty ratować, bo już zobaczcie, no kolejny mocny. No i dobra, i padł, super, dobra, mamy od razu pasek, więc go sprzedajemy, żeby tutaj nam nie zawalały ekwipunku. No i dobra, i mamy kolejnego, i 488 to jest kolejny wojownik i to jest kolejny blok, tylko że on dokładnie, on gdzieś mi o wiele szybciej padł, aniżeli ten ghoul właśnie, więc w sensie na berserku, także teraz też wiedziałem, że on dosyć szybko tutaj popada, ale okej, wiecie co, no lecimy dalej, no kurde, teraz to tornado to jest po prostu bajka, tylko że jedyne co nam tutaj będzie przeszkadzać to, że nie będziemy mieć miejsca w ekwipunku, a to właśnie te itemki będą dosyć drogie, wiecie, i tutaj się pojawia problem pewien, żebyśmy musieli rozmontować to, już tu nie mamy miejsca na rozmontowanie i byśmy ewentualnie musieli posprzedawać, chyba że tutaj mamy jakiś pasek w ogóle, tutaj ewentualnie do wiedźmy, nie mamy żadnego paska. No epików trochę mamy, więc te epiki najwyżej będę musiał sprzedać, bo one są dosyć tanie. No ale dobra, zobaczymy jak to tornadko będzie nam szło. No ale no sami widzicie, że to idzie, no i znowu brak miejsca w plecaku. Dobra, ogarniamy tutaj, sprzedajemy wszystkie tanie itemy poniżej 5 milionów. To jest premia do PD, w ogóle ja to sobie muszę tutaj ułożyć, żeby mi się to nie pomieszało, żebym nie zgubił. To sprzedajemy. To jest dosyć drogie, więc w sumie możemy zostawić. To sprzedajemy, to sprzedajemy, to sprzedajemy, to sprzedajemy, to też sprzedajemy. Kapcie, no potem się zajmiemy tymi epikami, bo to jest dosyć tanie, ale zobaczymy. No i tu mamy drogie rzeczy, dobra, tu dodamy trochę w siłę i lecimy dalej, dobra. No tu mówię, no to tornado to jest teraz czysta przyjemność. No to jest tak naprawdę no farmienie expa do jakiegoś, nie wiem, z 50 poziomów, jak nie więcej. Więc okej, więc sobie klikamy dalej. O, tu już jakiś wojownik, no ale zobaczcie, on ma 41 tysięcy siły, a tamci mieli prawie 60, no to jest czysta, czysty...
Nieważne co czyste, zapomniałem słowa, po prostu jest to proste, powiedzmy. Dobra, no lecimy dalej, 44 minuty odcinka, no to jest... To jest dla mnie wow, ale okej, okay, no zobaczcie, że tutaj już trochę stawiałem opór ci wojownicy. Tak jak tamci dosyć łatwo padli, tak teraz sami widzicie, że oni tutaj stawiają nam jakiś opór, ale wbiliśmy już 361 level, no już jesteśmy, dobra, padł. Jesteśmy już nad demonko, że tak powiem, jeżeli chodzi o expa, no to jeszcze możemy sprzedać, to też jeszcze możemy sprzedać. 4 miliony to także możemy sprzedać, nie mamy tutaj niestety żadnych pasków, o, ta książka dosyć tania, to dosyć tanie, dobra. To sprzedamy, ja wiem, że to jest epik, że to może być marnotrawstwo, ale jest to dosyć tani epik, a jak sami widzicie, tych epików mamy dosyć dużo, więc nie ma co tutaj się przejmować. No i dodajemy sobie oczywiście wsiłkę i lecimy dalej. O, tam widziałem jakiś pasek, do kolejny pasek, dobra, to od razu będziemy mogli sprzedać, to jest akurat dla nas super. No i dobra, cyk. Powiem wam, że no straszne progresy na tych postaciach dzięki temu eventowi, jestem bardzo zadowolony. Okej, tutaj tak, no tu mamy same dziewiątki, tu mamy dziesiątkę, już piątkę jakąś, tu mamy trójkę, tu mamy dwójkę, dobra, te epiki sprzedajemy, trudno, niestety, 23,5 tysiąca siły, okej, lecimy dalej. Super, że to jest, w ogóle już mi dają tutaj 30 milionów, czyli już jesteśmy zatrzymani, że tak powiem, na tej blokadzie, jeżeli chodzi o, to, o tego expa z Tornada. No i tu mamy kolejnego wojownika, już 44 tysiące siły, no ale on także jest do zrobienia w porównaniu do tego silnego gula, który tam nam nie chciał paść. W sensie, który no, był o wiele mocniejszy, to on i tak jest bez problemu do zrobienia. Dobra, wiecie co? Do 600 grzybów. Powiedzmy do 600 grzybów, tutaj machamy to tornado i kończymy odcinek, bo ten odcinek już ma prawie, już ma niedługo 50 minut, także ja też tutaj nie chcę przedłużać. Oczywiście sobie tutaj wrócimy bez większych problemów. Expa tak naprawdę no wbiliśmy bardzo dużo. Bardzo duży progres na tym paladynie. Dzięki temu też będziemy tutaj do przodu nad demonko znów. On tam chyba jeszcze tego silnego gula nie pokonał. No i będziemy też w stanie ten Esteros, myślę, że dzięki temu, że to tornado popchnęliśmy, że te levele wbiliśmy jakieś, to będziemy mogli ten Esteros tam popchnąć, no bo tu jeszcze nam golda z tych itemków do statystyk dojdzie, jak wiedźma będzie je chciała. Więc oczywiście to wszystko działa na naszą korzyść. Dobra, no jeszcze 5 grzybków, powiedzmy. I okej, okay, to by było w zasadzie na tyle, tak mi się wydaje. No tutaj niepotrzebnie niektóre itemy sprzedawałem, ale to akurat bez znaczenia. Ten możemy sobie kupić, skoro już mamy wylosowany. Zawsze to będzie do kibla. I spoko, wiecie co, jeszcze sobie możemy tutaj zmianę wyglądu itemków zrobić. Tylko ja nawet nie wiem w sumie na jaką. Taką, żeby była jakaś ładna. No w teorii możemy na te, no bo to jest taki standardowy secik dosyć ładny, albo na te, powiedzmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze tutaj sobie możemy pozmieniać, no bo tego setu już dosyć długo nie będę zmieniał, więc możemy sobie coś takiego zrobić. Tutaj cyk, broń sobie ustawię, wiecie co, tą złotą, bo ona tutaj spoko wygląda. To sobie możemy ustawić tutaj. Pierścionek ten sobie ustawimy, chociaż złoty bardziej by pasował do broni, no ale to mniejsza. To jest chyba dobre, dokładnie, to jest już pod ten set. I tutaj jakiś wisiorek. Tylko jaki, a niech będzie ten. Takie sobie, ku, niech sobie po prostu będzie. Okej, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie oczywiście zostawić kciuka w górę. Możecie zostawić komentarz o treści silny ghoul, no bo silny ghoul nam padł. No, odblokowaliśmy tornado, które teraz będzie lecieć jak strzała. Niedługo sobie tutaj pewnie do niego wrócimy. Postaci nie będę ogarniał już na odcinku, ogarnę sobie samemu tutaj te wszelkie czynności codzienne. Więc tak, no tak jak mówię, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to kciuk w górę. Komentarz o treści silny gula, ja przypinam serduszko. Wbijajcie na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu, tam jest link. No i oczywiście zostawcie suba z dzwoneczkiem, to tak naprawdę najważniejsze. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie, cześć!